Cześć moi drodzy, jestem Atreus, witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Brotherhood. I co, lećmy dalej w miacho, zobaczymy co ciekawego się nam przytrafi. Tutaj mam obok misję kurtyzan. Jedną chyba już z ostatnich, drogi koniu. Także zobaczmy co tutaj paniom się dzieje, jaka krzywda. Wykonajmy pięknie. Spierdziela jest konia. Proszę pani, co się pani stało? Pani tak tutaj sobie stoi obok tego, no? Co tam słychać? Ezio, since Madonna Solari's death, her brother Santino claims ownership of us. He struggles to gain Borgia favor and must prove himself leader of the courtesans. Humiliate him in public and he loses the support of the Borgia. We will not hear from him. Dobra, poniszmy. Powstrzyma, zanim zrobi krzywdę, dobrze. Próbujemy. Pobij, ale nie zabijaj. Dobra. Piąchy są. Ani zrobi krzywdę. Szybko. Kurde mać! Zrobił krzywdę. Kurde. Zanieś go teraz. Dobra, donieśmy go. Kurde, no zrobił krzywdę, no. To się nie da tego zrobić chyba. A, rzućmy go publicznie tutaj przed Panteon. This man is a worthless liar. The courtesans of Roma will never answer to him. A chyba nie mógł ich zabić. No dobra, szybko poszło. Zrobione! Dobra. Ich, tu mamy jeszcze złodziei, patrzcie. Lećmy. Lećmy za tym. 300 metrów, dobrze. Podokończamy sobie tę misję, tutaj przynajmniej tych dwóch frakcji. Wtedy zostaną nam potem już tylko ci... O, pieniążki w banku. Street Performance. Potem zostaną już potem tylko ci. Jak oni się nazywają? Najemnicy. Może to jest znaleźć bank po drodze, wypłacimy sobie pieniążka i kupimy tam, co tam będzie, spierdzielaj, co będzie ciekawego do roboty. Czyli za 20 minut będzie kolejna dostała pieniędzy, dobra. Dobra, czyli jakieś chyba nie ma banku po drodze, no to szkoda. A tu już wpadamy na teren kolejnej wieży. Tak. No chodźmy, będą mi przeszkadzać potem ci żołnierze. A wierzę mi. Tam na górę trzeba jakoś wyjść. Spróbujemy. Spróbujemy, ale tu widzę, nie ma wyjścia żadnego. Chyba że tutaj po skałkach. Zobaczymy. Chociaż nie ma jak tutaj wskoczyć. Nie ma jak tu wskoczyć. Nie mam jak tu wskoczyć, po raz trzeci. Prawie się udało. A jeszcze raz. Oczywiście, że mi się kamera musi rozkeknąć. Kurna mać, jak mnie to irytuje. No i tam trochę wyżej widzę podejścia, to że weźmiemy sobie tędy. Dzień dobry panu, pan się na koniu zmaterializował, też ładnie. Dobra, dawaj, szybko poszło tędy, dobra, dawaj! Doktora tutaj mamy, dobrze. Dawaj tutaj, kurde. Tam się gdzieś szlaja. Dobra. Tam mam kuszę. Lecimy. No cześć. Dwa bełty elegancko. Dobra, pan tutaj widzę krąży, także to się skitram elegancko. I poczekam, aż przyjdzie. Zrobimy hyc wyskok.
i zabijamy gościa. Taki jest plan mniej więcej. Pan z mieczem już stoi, no może, żeby wiedzieć. O, nie idzie. Się przenieść zatem. Francesco Valieri, trudność 3. Panie Valieri. A, ja znam go. O. No serio? Serio? Jezus Maria, oczywiście, oczywiście. Chodź. Dzięki. I na górę. Musiał mnie zobaczyć, co? Kurna mać. Dawaj, bełty! Dawaj! Kurna, spadnę, stałem po buzi. Ma tędy, no. Ma tak. Ezio Auditore szedł? Chyba tak. A bo jesteśmy poszukiwani, to będą nas gadać, dobra. Synchronizuj. Oby to był bank, bo mi się nie chce wracać gdzieś tam potem dalej gdzieś. Ach, dobra, jeszcze wysać. Kolejna wieżyczka. O, strzeleczka pod spodem, dobrze. Muzyka jest obłędna. A problem, postoimy sobie tutaj, nic się nie stało. Dobra. Jest bank, okej. Powinno mi chyba stać na bank, mi się wydaje. Teraz sobie jeszcze zrzucę tutaj trochę, zrzucę poszukiwanka. Lecimy. Tam gdzieś kolejny jest. Chyba o mnie mówią, tak zamilkł. Wyłaź ze studni, baranie. Dawaj, tu gdzieś powinno być to. O, skrzynka, elegancko. I koło banku jest, dobrze. Pieścień z kladak, to chyba było do zadania jednego, tak mi się wydaje. Dobra. Jeszcze jedno, koło banku i będziemy mieli inkognito znów. Siema, chłopaki. Banko, poproszę. 2300. Kurde, na styk. Daj mi hajs. 8100, dobrze. Daj mi hajs. 9000, mało. Mało. To mam od razu tutaj kowala. Już 2000, tam gdzieś kunie są, jeszcze krawiec. Dobra, naprawmy się. Nie ma nowej zbroni, uzbrojenie jest rzymski długi miecz. Normalnie to bym ugrywał to na samym ukrytym ostrzu, powiem wam. To już aż tak trudne nie jest. A sprawdza się fenomenalnie. Już 1000 za stajnie, nieźle. Już ma 6000, kurde. Dobra, 8500 też mamy.
Dobra, jeszcze tam nie został krawiec. Gdzieś jeszcze jest. Dobra, widzę, nie specy... O, dzień dobry. Nie wiem, gdzie jest, pewnie tutaj gdzieś. Kurna, gdzie to jest? Tu, dobra. Chcę być inkognito, darę sobie trzy, nikt mi już nie, żaden! Nie, taki biega biały, wiecie, wprowadził się niedawno, nie, biega sobie biały, nie, żaden asasyn, skąd? Jakby był asasynem, to by tu, kurde, było pełno. Tych afiszy, nie? A że nie masz afiszy, nie. Osiem, sześć, jeszcze masz start? Jansko? Dobra, i co to wszyscy czuć? Tu wszyscy? I jeszcze mam do kupienia jakiś coś. 1200 i 4000 mi stało. Poszło wszystko! Kurde. 9000, ale jest dobrze, do przodu mamy. Do przodu. 20 minut 10 tysięcy? To nieźle. Obrazy są, widzę. Nie ma po skarbu. Pewnie w kolejnych tych odblokuję w... A nie mam tutaj do kupienia od najemników albo złodziei. Pewnie odblokuję je w kolejnym tym. W kolejnych tych akapitach, znaczy tych rozdziałach, tam widzę ten. Było, o tam jest skrzyniaczka parę mrogu, właśnie błyska. Daj mi skrzyneczkę. Daj pieniążkę, daj. Kula zapachowa. Dobra, daj mi tu złodzieja, jak już tutaj jesteś przy złodziejach, to... A, tu jeszcze, tutaj, kurde panie. Jak według kupienia... Tak będę chyba zablokowane. Tak mi się wydaje, bo jest to okreskowane. Tak, tutaj mam jeszcze na razie okreskowane, tylko nie możemy, tu dopiero chyba się odblokuje. Także chodźmy po złodziei. Jest tu jakieś po ludzku zejście? Dobra, jest. Dzień dobry. I lećmy. Gdzieś tu zaś się chowają. Tutaj w tych domkach. O, tam jest. Muzyka jest spoko. Kurde. Siema, chłopaki, co tam potrzeba? Ezio, you must have my brother, Aldo. Those banditi took him. Please, he only picks pockets. He's never hunted. Tylko próż na kieszenie, nie ma problemu. Ocal Aldo w czasie krótszym niż 2 minuty. Dobra, trzeba tam wjechać na górę? Nie więcej. Dobra, jedziemy tutaj trasą. Oczywiście nie ma galopu. Krócej niż 2 minuty. Dobra, da się zrobić chyba. Już prawie jesteśmy na miejscu, jak widzicie. Teraz gdzieś pokluczyć tutaj między przyjściami. Andiamo! Tak, zablokowany, jak myślałem. Pozycja stojąca. Siema! Zabili go! Kurna mać! To paruwo! Zabili go! Kurde! No, na biechodę będziemy mieli. Dawaj jeszcze raz. O. Kill him. No chodź, no chodź. Chodź. No. No. Dobra. Forza, forza! Grazie a Dio, grazie a Dio. Bardzo proszę. Polecam się. No, szybko poszło.
Dobra, pozbieramy sobie indyjski brylant, bo mogą mieć coś ciekawego do zebrania. Amunicja by mi się przydała, żody nie ma. Oczywiście. Ty nic. Ty pan masz coś, kapitan? Pan masz coś? Kurde, ci go zegzekutować. No, jakiś obszar zaczerwieniony. Była kolejna wieża chyba, tak mi się wydaje. No, ładnie tak. Weźmy ją zatem w posiadanie. Tylko sobie gdzieś zerwę afisz. Dziękuję. Skrzynka? Skrzynka. Kurde, dzień dobry. Totem, dobrze. Mogę sprzedać te śmieci, ale nie chcę w sumie, bo kurde, jeszcze wiecie, będę do zalania potrzebny czy coś. Ale, o kurde, panie. Kurde, panie, jaka ta. Jaka ta, kurde, cytadela, chyba trzeba będzie podpłynąć. A dupa. Nie mogę tam. Okej. Tam nie mogę jeszcze, dobra, zapamiętać. Czyli tutaj jeszcze nie. No to chodźmy, to ja pokupować te rzeczy, jak już jesteśmy gdzieś tam w pobliżu. Mamy sporo do kupienia. W samym centrum. Także sam raz to 15 minut. Czy tutaj coś jest do zebrania jeszcze? Tam jest, aha! Tam skacz, tam skacz! Musimy się odwrócić najpierw, oczywiście, kurde. Oj, tam jest. Daj mi skrzyneczkę, dobra, skrzyneczkę. Dobra, jeszcze jedna. Czyli ta wyspa jeszcze niedostępna jest, dobrze. Zapamiętam. No tak. Ale skrzyneczka jak najbardziej, nie ma problemu. Dobra, wracamy. Tutaj, tą ścieżką wykutą. Och, ty w mordę. By się spierdzieć na głupi ryj, by se potrzaska głupi ryj. A, no tak. No tak, no tak, no tak, no tak. Brawo! Brawo, to fenomenalne. Fenomenalne, po prostu. Winda się spsuła oczywiście już, także musimy wracać na piechotę. Czy na piechotę. Inaczej. Jak ja stąd wyjdę teraz? Tędy może wyjadę. Jakaś baszta ta, czy w ogóle jakiś taki ten forcik jest do obrony, czy coś. O, skrzynka. Skrzynka też jest. Poproszę. Dziękuję. Pomidory. Dobrze. Adije pomodoro. Panowie strzegą po mostu. Dobrze, by to się chwali. Tak, tu będzie misja na koniu, pamiętam już to. To będziemy się konno dostawać. No i co, lećmy. Nie chcę, chcę mapę. Lećmy zatem tutaj. Po drodze. Lećmy zatem tam, potem skoczymy sobie po misję kolejną, kolejną misję. Główną, fabularną. I zobaczymy, co przyniesie. Chyba zrozumiałem to poszarpane wspomnienie. Tutaj mam po prawej stronie koło tego medyka, także możemy to zrobić. Mam też Kopernika DLC dodane, także możemy też skoczyć na Kopernika. Zobaczymy w sumie, bo nie ogrywałem Kopernika jeszcze. To jest dodatek był na PS. Na PS, nie na PC, teraz chyba przyniesie na PC też. W sumie fajnie. Nie wiem, czy będzie stać mi na wszystko, bo to też takie, takie wiecie. 9000, dobrze. 3-4, dobra. Czy tu coś jest, bo tak... Niekoniecznie. Niekoniecznie tam coś było. Dobra, myślę na tym słupku tam, co to tam było. Kidiobeł. Bo na tym coś jest, ale nie ma nic na górze. Dobra, chodźmy jakoś, zejdźmy stąd. Siema. Dzięki. Trochę lądowanie miałem przyjemniejsze. O, już się patrzy, zmieniła ta.
Kolorki się zmieniły? Wkroczyliśmy do innej dzielnicy miasta chyba? Dobrze. Chodźmy, kupmy. Tutaj coś? Chyba albo zebrałem już możliwe. Och, ty nie wejdę, patrz. To naokoło. O, panowie policjanci, dzień dobry. Puść! Puść! A tutaj? Nie ma? Respekt! Nie wiem, czy to mi... To działa. Nie działa. Kurde, myślę, że na chodzących też zadziała. No i wrzucę gdzieś tam po drodze. Tak, tańczmy, ładnie mi tańczysz, la 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 la. Dobra. Co ty mam jeszcze po drodze? Jeszcze Masztar centrum prawie. Kowal. A dwie mi zostały, dwie mi spierdzieliły, patrzcie. No ładnie. Jak tu się wchodzi gdzieś? Dobra, atakujcie tamtych. Tupu. Dobra. Idźmy kupić dalej rzeczy. Wiecie, mam te zadania do gildii złodziei, do gildii kurtyzan też. O, tu mam chyba kowal, będzie szybciej. Także można by je porobić tak w międzyczasie. 2200. Dwa, o, już nie ma pieniędzy, kurde. Kurde! Dobra. To może bym skoczył, zobaczyć jakie to mam zadanka. Dobra, przebiegnę się. I jak nam czytam? Czyśmy coś odblokowali? Ale gdzie jestem? A tu. To po prawie też można kupić, nie ma problemu. To mi 20 parę tysięcy. Tak, 40 minut gry. Dobra. O, tupu. Zobaczymy, co tam w środku słychać. Bo chyba żeśmy zrobili wszystkie misje kurtyzan. Może będą jakieś nowe. Zobaczymy. Pieniążki. Okej, nie ma problemu. Dobra, koniki w centrum miasta też spoci. Dzień dobry. Sorry. Dobra, chyba koniki się zaliczą, przynajmniej powinni. Cześć, dobra. Także trzeba będzie polować na strażników na dachę, żeby ich, wiecie, pościągać tutaj z krawędzi. Tu w ogóle mamy gdzieś glif. O, pieniądze są, dobrze. Pieniądze są, spoci. Misji żadnej nie widzę. Coś na górze jest? O, kwiatkiem dostałem. No, upuściła. A, po prostu tutaj mi przy pokoju czekam, aż ktoś przyjdzie, dobrze. Co na tablicy pisze? Znaczy napisane. Aha, kurtyzan, dobra. 20 orygumi na posterunkach, po cichu zabite z mocą kuszy. To nie? 5 ciał studnia, o tu 15. Ustroiłem jednego strażnika przecież. Od tyłu 10. Z punktów wtapiania się. To jest spoko. Kurtyzany musimy tutaj tłuc i wysyłać ich, dobra. A ja utrułem kilku, chyba że, nie wiem, spadł może, tak się liczy to. Punkty wtapiania się oczywiście, możemy też zrobić coś takiego, że wchodzimy sobie tu i ściągamy ich z tłumu, albo z ławeczki też ściągamy przychodzących. Też jest spoci.
Co tu się dzieje? Och nie! Co tu się mogło stać? O, umarł. Ja in Wolfu skąd? Potem ich zakopię w stogu siana. Mierda! Dobra, porobieni. Przeszukam jeszcze. Nie będą mnie atakować. Daj mi pana. Nie, daj mi pana. Pana mi daj. Pana mi daj! Zarżnięty. Dobra. No już, już! Zostaw tą panią, no! Naprawdę, pan już nie żyje. Umarła. No amen. Na śmierć. Tak się zdarza. Muszę teraz im te miecze powpierdzielać. Puść te miecz! Daj mi pana. I do stogu siana, haha. Dobra, musimy jeszcze tutaj ukraść 5 koni. A macie truciznę? Truciznę, dobrze. I zobaczymy, czy nam to zaliczy jakoś. Dwa zadanka na przykład na raz. Trucizna i stogi siana. Zobaczymy, jeszcze jeden. Co masz ciekawego w środku? Pojazd, co masz w środku? Pociski, dobrze. O, bierzemy na plery, lecimy. Za tyłek go zapał. Kurde! Czy nam to zaliczyło teraz? To jestem ciekaw. Sprawdźmy to. Trzech, tak? Dobra, bo jeden się za... Dobra, 15 otruć, bo jeden się tam zabił od miecza, wiecie. Cztery ciała, dobrze. Dobrze, idzie dobrze. Idzie dobrze. Także to w tym odcinku. Dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie. Cześć, dzięki, pa!